BNP na świecie, jedna z największych organizacji finansowych w Europie, 70 krajów, 193 tysiące pracowników. W Polsce jesteśmy jednym z 5 największych banków komercyjnych, prawie 9 tysięcy pracowników, 446 oddziałów. BNP rozwijał się nie tylko poprzez organiczny wzrost, ale głównie poprzez połączenia i przejęcia. Dzisiejszy bank, tak jak widzicie, to zlepek praktycznie 7 organizacji. Połączenia to mega wyzwanie dla IT. Nie byliśmy bankiem, który powstał od nowa, tylko byliśmy bankiem, który tak naprawdę dzisiaj mam około 160 systemów krytycznych, z czego 70 z nich to są systemy z dostępem do internetu, systemy, które przetwarzają dane osobowe, a dla tych systemów zgodnie z regułami grupowymi i naszymi, ale również regułami NIST-a powinniśmy wprowadzić silne uwierzytelnienie. Uwierzytelnienie z jednej strony może być jednym z najlepszych sposobów, w jaki firma może chronić siebie i swoich pracowników, ale również może być bardzo trudne do wdrożenia. I stwierdziliśmy, że wdrażając silne uwierzytelnienie, nie możemy budować tego silnego uwierzytelnienia na poziomie aplikacji. Nie możemy przerabiać aplikacji, nie możemy budować kodu do tej aplikacji. To, co było dla nas najważniejsze, to prostota wdrożenia. W taki sposób właśnie, żeby żadna z tych aplikacji, która będzie miała MFA, nie musiała być modyfikowana. Drugim ważnym elementem była możliwość wykorzystania dowolnej metody silnego uwierzytelnienia. Powiedzieliśmy sobie, że chcemy wykorzystać już te mechanizmy, które mamy, chociażby Windows Hello, czyli natywny mechanizm Windowsa, gdzie w naszym banku ten Windows Hello jest powszechnie stosowany, do tego, żeby Windows Hello, elementy Windows Hello były jak gdyby drugim faktorem do autoryzacji. I to firma Secfense ze swojej User Access Security Broker nam umożliwiła.